Ci z Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, dobrze, żeby przekazali znajomym. Mianowicie przez najbliższe 8 lat będzie 99 spotkań dokładnie z Janem Pawłem II ku przyszłości. Każdego 18 danego miesiąca o godzinie 18, łatwo zapamiętać, urodziny papieża 18 maj, więc każdego 18 o godzinie 18 w naszym muzeum będzie cykl spotkań z wielkimi, którzy byli z Janem Pawłem II na co dzień, którego bardzo dobrze znali. I na jutrzejszą inauguracyjny występ i te informacje o Janie Pawle II, jakim był człowiekiem, właśnie w takim bliskim kontakcie, przyjął zaproszenie, potwierdził i będzie jutro nasz serdeczny gość, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, arcybiskup Lwowa. Więc cudownie się staje, że właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać i śpiewać o Lwowie. 18 kwietnia będziemy mieli tutaj Arturo Maris wraz z małżonką. Też jest potwierdzone, mamy już wykupione bilety, więc to jest potwierdzone, pewna informacja. Wczoraj przyjął na zaproszenie nasze w urodziny papieża na 18 maja ksiądz arcybiskup senior Stanisław Nowak, arcybiskup częstochowski. Na 18 czerwca mamy jeszcze niepotwierdzonego kardynała Macharskiego. Państwo wiedzą, że stan zdrowia jest taki, że mówi, że w ostatniej chwili powie, czy będzie, więc jest taka okazja i jest taka możliwość, że również będziemy mieli najważniejsze osoby, którzy z Janem Pawłem II były. Proszę Państwa, co ciekawe, przyjęliśmy zasadę, że trzeba poprosić tych seniorów, którzy jeszcze mogą przyjechać, jeszcze funkcjonują. Potem będą ludzie młodsi i coraz młodsi. Mam nadzieję, że któregoś dnia ktoś jeszcze z nas opowie, bo przecież to sama młodzież. A dzisiaj zaczynajmy w takim razie wieczór lwowski. Na scenę poproszę naszego prawnika, cudownego człowieka, który na każdą imprezę przygotowuje się w sposób niesamowity, pan Paweł Sikora. Pawełku, myślę, że gorące brawa dla Pawła. Potem zabierze głos Jacek. Potem będziemy mieli tutaj występ profesjonalistów, którzy śpiewają o Lwowie. To na razie jeszcze Państwu nie uchylę rąbka po tajemnicy, ale zespół jest trzyosobowy, były próby, cudownie śpiewają. Ja dzisiaj się wzruszałem na tekstach, które Paweł tutaj próbował tłumaczyć i śpiewał Hemara, więc myślę, że ten wieczór przejdzie do łaskawej pamięci Państwa na długo. A ja bardzo dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie i zapraszam jak zwykle następny wieczór, taki kulturalny, to będzie wieczór irlandzki, tak? Tak? Wieczór irlandzki. Proszę Państwa, Paweł i Jacek, nasi goście od kultury. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo jest nam miło, że tak licznie się Państwo zgromadzili. Widzimy, że niektórzy są już tutaj któryś raz z rzędu. Tak, całkiem niedawno mieliśmy spotkanie z poezją Leonarda Cohena. Przedtem wieczór japoński, tak, cygański, już po prostu tych wieczorów jest tyle, że powiedzmy po kolei ciężko wymienić. Francuski. Tak, proszę Państwa, to stało się tradycją już taką, że praktycznie co miesiąc tutaj na tej scenie coś się dzieje. Dzisiaj Jacek będzie przede wszystkim prezentował się bardzo ładnie w czapeczce, takiej typowo lwowskiej, tak, on z Łyczakowa tutaj jest. Zuczakowo. Dokładnie, wczoraj żeśmy z Pawłem oglądali jeden z teledysków właśnie takich robionych jakby pod stare tutaj obyczaje lwowskie międzywojenne i właśnie dokładnie spopugowałem oprócz jakichś tam małych elementów jednego tam z obywateli występujących. Gwoli jeszcze wprowadzenia, tak jak Paweł mówił, zapraszamy na kolejne wieczorki. Na pewno już jest ten irlandzki w planach 21. Oczywiście będzie dobra muzyka, będą tańce. Mamy już profesjonalistę tutaj, takiego naszego przyjaciela zamówionego. Będzie oczywiście oryginalne piwko i to wiele rodzajów. Także myślę, że będzie bardzo przyjemnie. A proszę Państwa, no dlaczego lwowski? No bo wiadomo, że nasze prastare miasto Lwów, najbardziej polskie oprócz Krakowa. Ja akurat byłem mieszkańcem przez wiele lat Krakowa i tamten sentyment jako to życie,
tego życia mieszczańskiego mi zawsze pozostał. Ponadto oczywiście zawsze robimy coś, co jest bezpośrednio lub pośrednio związane oczywiście z Janem Pawłem II. 25 do 27 czerwca 2001 roku trwała właśnie wizyta Jana Pawła II we Lwowie. Więc jest tutaj nawet i medal, który został z tej okazji wybity. Będziecie Państwo mogli go później zobaczyć po skończonych tutaj naszych prezentacjach. Więc no, bardzo głęboko związany sentymentalnie z Lwowem nasz papież. Co jeszcze łączy Częstochowę? Otóż, proszę Państwa, szukaliśmy, no oprócz tego, że dużo tutaj lwowiaków i osób z tamtych terenów pochodzących w Częstochowie mieszka. Mój wujek świętej pamięci, który zginął w Katyniu, był tak jak ja oficerem policji, był wybitnym oficerem przedwojennej policji z racji tego, że pracował w zarządzie drugim Komendy Głównej Policji Państwowej, czyli w tak zwanej defensie, czyli rozpracowywał agenturę komunistyczną. Później poślubił jedną z najpiękniejszych tancerek przedwojennych, rewiowych, moją ciocię Helenę. I razem wyjechali do Stanisławowa, gdzie był komendantem i właśnie został tam przez Sowietów zatrzymany, wywieziony do Katynia i tam zginął. Jest na oficjalnej liście katyńskiej. Z moim tatą dotarliśmy do dokumentów, jest wyraźnie i na tablicy w Komendzie Głównej Policji jest właśnie jego imię, nazwisko umieszczone. Był, tak jak ja mówię, oficerem policji, poszedłem poniekąd w jego ślady i myślę, że no, nie schębiłem przez ten czas munduru, tudzież honoru oficerskiego. No, proszę Państwa, oprócz rzeczy oczywiście smutnych, są też rzeczy bardzo dla nas tutaj przyjemne i można nawet powiedzieć wesołe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że tutaj Paweł przede wszystkim przygotował szereg utworów Mariana Hemara. No nie trzeba Państwu mówić, kto to był dla Lwowa i kto to jest na chwilę obecną jeszcze dla nas. Ja myślę, że można powiedzieć, mimo że tak jak mówisz, nie trzeba. Tak, ale to już zostawmy Pawłowi. A ja Państwu powiem, że największym przyjacielem i w gruncie rzeczy z racji tego, że Mieczysław Hemar był bardzo człowiekiem, no takim, nazwijmy to, problematycznym i miał swoje tam słabości. Praktycznie miał tylko jednego przyjaciela i kolegę, był to pan Wojciech Wojtecki, znany przedwojenny amant, aktor, który, proszę Państwa, co prawda w 1908 roku urodził się w Warszawie, ale karierę swoją zaczynał w Częstochowie, właśnie tutaj w Adrii i w Polonii. Następny, proszę Państwa, który to jest, nie wiem, czy Państwo kojarzycie, jak oglądaliście przedwojenne utwory filmowe, no chyba najsławniejsza taka łzawy film przedwojenny, czyli Ordynat Michorowski. No właśnie Wojciech Wojtecki, który faktycznie nazywał się Wojciech Wasilewski, ale w związku z tym, że w Krakowie był aktor, który właśnie też nazywał się Wojciech Wasilewski, zmienił nazwisko na Wojtecki, to właśnie Bohdan Michorowski w Ordynacie Michorowski, ten, który grał jedną z głównych ról. Kochała się z nim oczywiście Ordo Równa, czyli kochała się cała przedwojenna Polska. No później niezwykły żywot tego człowieka, razem właśnie z Hemarem walczyli pod Tobrukiem, niezwykłym tam się bohaterstwem i dowcipem wykazał, bo mimo tych no, tragicznych powiedzmy warunków, jakie tam panowały, to on właśnie razem z Hemarem tworzyli takie krótkie przyśpiewki, piosenki, które miały na celu nie tylko jakoś no, dodać ducha tym żołnierzom polskim, którzy to walczyli, ale również też w jakiś taki właśnie prześmiewczy sposób tą całą sytuację opisywali Niemców. To on wymyślił sławne powiedzenie szczury pustyni, nie? Które się do tej pory przyjęło. Niemcy, ponieważ Niemcy opisywali ich jako szczury pustyni, czyli że kryjący się tam gdzieś kawałki, oni napisali właśnie taką krótką melodykę, że te szczury to są takie fajne zwierzęta i w ogóle dobrze być szczurem ogólnie rzecz biorąc. Także człowiek niezwykły, przeszedł cały szlak, nie wrócił do Polski. No, tutaj bardzo radykalną przyjął postawę antykomunistyczną. Twierdził, że nie ma najmniejszej mowy, żeby z tymi ludźmi się dogadywać. Zginął w 1956 roku w Monachium, gdy właśnie wracał z audycji w radiu Wolna Europa.
Także postać, tak jak mówię, może nie bezpośrednio z Częstochową związana, ale dużo zawdzięcza, ponieważ, tak jak mówię, jego kariera tutaj w Częstochowie się zaczęła i no, niedaleko przecież ulica Piłsudskiego, sławne tutaj restauracje przedwojenne częstochowskie się też kłaniają, Adria Polonia, także jest co wspominać. Żeby Państwa nie zagadać i żeby nie był to wieczór jednego aktora i całkowicie powiedzmy taki opanowany tutaj przez naszą grupę, oddaję teraz głos Pawłowi i myślę, że no, ja widziałem, co przygotował, więc nie zdradzę Państwu, ale powiem szczerze, że no, ujmuję za serce. Dziękuję bardzo. Wobec tego nie będzie teatr jednego aktora. Zapraszam akordeonistę Leoncjusz Gałas. Proszę Państwa, trzeba brawami go przyjąć. To jest człowiek, który pochodzi właśnie z tamtych stron. To jest też tak samo żywa legenda tutaj Częstochowy. Już faktycznie trochę tutaj u nas mieszka i jest, powiedzmy, no, akordeonistą wspaniałym, świetnym. Natomiast stwierdził ostatnio, że no, już 20 lat nie grał, no i taka okazja, żeby tutaj właśnie przygotować coś, przypomnieć sobie. Bardzo serdecznie dziękuję i Hema. I jeszcze zanim tutaj zaczniemy tego, oczywiście podziękowania do Krzysia, bo to dzięki firmie Prezydent, dzięki naszemu tutaj gospodarzowi, dzięki temu szefowi tego pięknego muzeum, bo pamiętajmy, że te spotkania nasze nie miałyby sensu, gdyby nie to, że tutaj znajdują się no, te rzeczy najważniejsze, relikwie, duch Jana Pawła II i no, musimy pamiętać, bo tak jak mówię, te nawet najpiękniejsze wieczorki kulturalne, nawet najbardziej tutaj wzniosłe słowa nie oddadzą tego, że wszystko to robimy jakby na pamiątkę, jakby w podzięce dla tego największego z Polaków. I to będzie zawsze nasze, powiedzmy, tutaj credo tych spotkań, a umożliwia nam to póki co właśnie nasz tutaj gospodarz Krzysiu Witkowski. Podziękujmy mu brawami. I oczywiście oprócz tego, że nas gości, to jeszcze wspaniale nas nagłaśnia. Bardzo dobrze, doskonale nas tutaj słychać, jest wspaniałym akustykiem. No i nawet te nasze głosy wątłe tutaj jakoś brzmią. Przejście na drugi mikrofon. Proszę Państwa, to można powiedzieć taki trochę spontaniczny pomysł, teraz mi słychać inaczej, który nagle ni stąd ni zowąd się pojawił, ponieważ są takie piosenki, które można powiedzieć, że każdy z nas zawsze chciał zaśpiewać, czy w jakiś sposób. No może ja, może nie każdy, tak, ale ja miałem ochotę faktycznie te piosenki zawsze zaśpiewać. Na przykład niektóre melodie prześladowały mnie praktycznie od zawsze. Moja żona czasami jak właśnie słucha, jak ja pogwizduję jakieś melodie, to są właśnie te piękne melodie. No i proszę Państwa, potem nagle się okazywało, że jak zaczęliśmy przygotowywać się do tego wieczorku lwowskiego, to okazało się, że te melodie pochodzą bardzo często od ludzi, którzy byli związani z Lwowem. W ogóle ludzi, którzy są związani z Lwowem, takich, którzy są w naszej kulturze, w naszej poezji, czy w naszej muzyce bardzo znani, którzy bardzo dużo zrobili, jest bardzo dużo. Jak zacząłem wertować w ogóle słownik tych ludzi, którzy są związani z Lwowem, to okazało się, że są tam nazwiska ludzi, o których w ogóle nawet nie wiedziałem, że cokolwiek z Lwowem mają wspólnego. Dlaczego Marian Hemar? Otóż, proszę Państwa, żeby spojrzeć też tak samo na to, co jest dla nas ważne, czyli powiedzmy, nie wiem, na tą naszą polskość, na to, jacy jesteśmy, to tak na dobrą sprawę najbardziej wiarygodną osobą, która może nam coś na ten temat powiedzieć, jest ktoś z zewnątrz. Ktoś, kto nie jest Polakiem, albo też z jakichś tam względów gdzieś właśnie ma ten dystans. Norman Davis, najlepszy przykład, Polak z wyboru, a tak naprawdę Walijczyk, pisząc o polskiej historii, myślę, że faktycznie ujął ją w sposób taki najlepszy. I taką osobą drugą, którą ja znam, której naprawdę można zaufać, jest Marian Hemar. Marian Hemar urodził się w rodzinie żydowskiej i
to, że stał się polskim patriotą, to, że był, walczył z bolszewikami w wojnie w 1920 roku, tak, te słynne Orlęta Lwowskie, to, że był potem pod Tobrukiem, to, że tak powiedzmy wiele się działo w jego życiu i on stawał po prostu po stronie, to był jego wybór. Sam mówił, że jest Polakiem amatorem, tak, że po prostu nigdy nie będzie na dobrą sprawę tym kimś, kim chciał być. Niemniej jednak miłości jego życia, można powiedzieć, że były dwie, no może trzy. Dwie podstawowe to Lwów i Polska, no i ta trzecia to kobiety, o kobietach powiemy sobie więcej, a teraz najpierw o Lwowie. Proszę Państwa, skąd się w ogóle zaczęła u Mariana Hemara takie zamiłowanie do pisania tekstów, do poezji, bo człowiek urodził się w 1901 roku, i proszę Państwa, w 1920, jak wiemy, już gdzieś tam służył w polskiej armii. Natomiast ja sobie pomyślałem tak, że być może jedno takie wydarzenie, które było ważne w tym czasie, mianowicie tragiczna, ale też z drugiej strony bardzo zabawna sprawa pod tytułem Akrobata Mucha. Niektórzy pewnie znają nawet tekst piosenki. To jeden z pierwszych wierszy Mariana Hemara. Być może to wydarzenie spowodowało, że Marian Hemar zaczął pisać. Wiersz wygląda tak. Przyjechał do Lwowa akrobata mucha. Spadł z dachu na ziemię i wyzionął ducha. Chciał pokazać ludziom, jak on umie zwinnie drapać się po gzymsie i chodzić po rynnie. Chciał pokazać ludziom, że trudności nie ma i na gładkim murze jak mucha się trzyma. Chciał się popisywać za bilety wstępu. I najadł się wstydu i narobił sztępu. Wlazł na teliczkową bez poczucia strachu, minął drugie piętro, już był blisko dachu, wszyscy wdech zaparli. Cisza była głucha, bo on rzeczywiście istny człowiek mucha. Czy on się poślizgnął, czy się tynk obruszył, czy się chwycił gzymsu, a gzyms się wykruszył. Nagle z krzykiem leciał w dół, na łeb, na szyję. Ratujcie mnie ludzie, toż ja się zabiję. Krzyczał przeraźliwie i w połowie krzyku trachnął próg i został leżeć na chodniku. Tak się zakończyło straszne widowisko. Nie drap się za wysoko, to nie spadniesz nisko. Proszę Państwa, to jeszcze raz od początku może nie? Żartowałem. Stryjski park cały tonął w jaśminach, zapach bzów po ogrodach się snuł. Jeden tramwaj pod górę się wspinał, drugi z góry katulał się w dół. Rój gołębi wiecował na rynku, król Jan III z pomnika się śmiał. Jak kryształy przed żorżem w ordynku, bakiar nocą sztajerkami grał. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście zieleni wzdłuż. A jak chodzę po świecie i ten żal ciągle mam, i zapomnieć nie mogę, że kiedyś, że tam. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście kasztanów i bzów. A jak chodzę po świecie, samotny przez świat, tyle dni i tygodni, i miesięcy, i lat. Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi się zdaje, chociaż obcy pod stopą mam bruk, że to wczoraj jechałem tramwajem, który wolno pod górę się wlókł. Że to wczoraj w pasażu Kaussmana za dwie szóstki kupiłem mu kiść wzór. Że to wczoraj w gałęziach kasztana lwowski słowik mi śpiewał do snu. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście zieleni i wzgórz. A jak chodzę po świecie i ten żal ciągle mam, i zapomnieć nie mogę, że kiedyś, że tam. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście zieleni i wzgórz. A jak chodzę po świecie i samotny przez świat, tyle dni i tygodni i miesięcy i lat. Tak, zaczęliśmy oczywiście tutaj pochowo, proszę Państwa, bo też
Bo też i co widać, proszę Państwa, to jest takie tutaj trochę amatorskie to nasze granie, a to wszystko stąd, że jak wiadomo, są profesjonaliści, są amatorzy, tak, więc tutaj myślę, że Państwo się nie podniewają na te drobne fałsze, ale autentyczny był zapał i ta tkliwość taka właśnie lwowska, która jest. Proszę Państwa, to tak właśnie wracając już do tej opowieści o Marianie Chemarze. Człowiek wyjechał z Lwowa i te jego piosenki właśnie mają taką wielką tęsknotę za Lwowem i to po prostu w wielu tych piosenkach rzeczywiście widać. Wyjechał do Warszawy, dlatego że wiadomo, Warszawa była stolicą, była wielkim światem, więc no wiadomo, trzeba było tam być. Pisał piosenki, napisał tych piosenek chyba ze 3000, tak? Napisał bardzo dużo kabaretów, występował w warszawskich kabaretach. No i proszę Państwa, tuż przed II wojną światową, razem z Ludwikiem Sempolińskim wystawili słynny kabaret pod znamiennym tytułem Orzeł czy Rzeszka. Kabaret wywołał skandal, interweniował tutaj ambasador Rzeszy Niemieckiej, który stwierdził, że to po prostu no, nie może tak być, ponieważ to jest wyśmiewanie się z głowy państwa. No i w tej sytuacji zakazano chwilowo Chemarowi wystawiania tutaj tegoż właśnie kabaretu, tego wodewilu. Ale proszę Państwa, kiedy wybuchła II wojna światowa, ostatni raz Orzeł czy Rzeszka był zagrany 4 września, czyli bomby spadały już na Warszawę, a oni właśnie śpiewali piosenkę taką, ja tutaj chwilową charakteryzację zrobię. Miałem gdzieś wąsy, proszę Państwa, ale tutaj podawano mi i gdzieś zginęły. Nie wiem, czy ktoś widział wąsy czarne, może takie? Nie ma, przypadkiem nikt nie znalazł tych wąsów. Tutaj gdzieś może do kosza ktoś wyrzucił. No mówi się trudno, proszę Państwa, będzie w takim razie bez wąsa, choć piosenka jest o wąsiku. I to jest właśnie ta piosenka, którą zawsze chciałem zaśpiewać, proszę Państwa, i specjalnie dla Was tutaj ją przygotowałem. Leon już. Melonik ten laseczka tam, bez niepotrzebnej prezentacji, wiadomo zaraz tak to ja. Na twarzy uśmiech niby lampa, świecący poprzez świat tam rok. I buty zdarte, buty trampa, i taki niepokaźny krok. I wąsik, luksus mój, i szyf znalazły się, proszę Państwa, podkręcam je, a wszyscy wy. Ten wąsik, ten wzrok, ten rok, ten pląsik. I wdzięk, i lęk, i mina, i śmiech, tak jest to ja. Ach panie, ach panowie, tak trzeba, śmiech to zdrowie. Titina, ach titina, to jedyna piosenka ma. Była raz sobota, byłeś smutny, widny, sam jak pies. Był w kinie na gorączce złota, lecz śmiałeś wtedy się do łez. A pani sobie przypomina, bo swej żałobie pierwszy raz. Gdyś poszła na mój cyrk do kina, dostrzegłem w roku twoją twarz. Zrobiłem tylko tak, a ty już śmiać zaczęłaś się przez łzy. Ten wąsik, ten śmiech, ten glęk, ten pląsik. I mina, gdy mnie policja gna. Ach panie, ach panowie, ten śmiech, to zdrowie. Tak trzeba, ach titina, to jedyna piosenka ma. Niestety konkurencja czuwa ostatnio na mój skromny tron. Zazdrosny rywal się wysuwa, kandydat nowy, groźny on. Milczenie me zastąpił wrzaskiem, mój śmiech przemienić pragnie w strach. Melonik mój mianował kaskiem,
policja za nim także. Ach! Mój wąs, rekwizyt mój, mój trik. Wziął, wypiął go, a wszyscy wryj. Ten wąsik, ach, ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten dąsik. I wdzięk, i lęk, i mina, i śmiech, tak jest, o ja. Ten krzyk nad ludu mrowie, że krew, że gniew, to zdrowie. Titina, ach, titina, to smutna piosenka ma. Ten wąsik, ach, ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten dąsik. To jego czy Czeplina, kto więcej światu dał? Świat z niego się panowie, dziś śmieje śmiech, to zdrowie. Titina, ach, titina, to cała piosenka ma. Właśnie, proszę Państwa, ten gwizdanie przy goleniu, to jest, proszę Państwa, to właśnie to tu, bardzo mi się to podoba, powiem szczerze. I to jest piosenka, którą naprawdę bardzo chciałem zaśpiewać, a inną piosenkę, którą, Szanowni Państwo, też bardzo zawsze chciałem zaśpiewać, to piosenka pod tytułem Kochać nie warto. Kochać nie warto. To jest tak, że Chuck Norris podobno potrafi zaśpiewać na 4 głosy, a proszę Państwa, a ja potrafię zaśpiewać jak cały chór. Na dodatek chór Dana, proszę Państwa. Państwo sobie przypominają pewnie z jakichś tam telewizyjnych wystąpień, tak? 4 facetów, od najmniejszego, Marian Opania, ten najmniejszy, prawda? Po Zborowskiego najwyższego, Kociniak po drodze. Państwa, ja nie mówię o oryginalnym chórze Dana, ale tym, powiedzmy, takim, który współcześnie gdzieś tam wystąpił z tym. No i proszę Państwa, i piosenka smutna, tak, mówiąca o miłości, bo Marian Hemar też oczywiście miał mnóstwo miłości. Państwa, popełnił bigamię z tego czasu, bardzo ciekawa sprawa. Otóż Marian Hemar z Heleną Modrzejewską był jej mężem i w czasie wojny rozłączyli się. Miał informację, że Jakoby Helena Modrzejewska z nim wzięła rozwód gdzieś tam już, wobec tego wyszedł powtórnie, ożenił się powtórnie. Okazało się, że popadł tutaj bigam, ale to prawnicze takie, powiedzmy, tutaj na marginesie niejako, powiedzmy, było to wtrącenie. Proszę Państwa, chyba warto kochać, nie? A jeżeli nie kochać, to oczywiście upić się warto. I taki właśnie tytuł ma ta piosenka. Taka noc październikowa, niedziela. I tak na tylko deszczu ciągły plus. I to mądro się kładzie kulenna na głowę, na serce i na mózg. Iż cały dzień taki był i cały tydzień. I będzie drugi, będzie trzeci taki sam. Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam. Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto, przysiąc nie warto, uwierzyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto, pieścić nie warto, obić nie warto, stracić nie warto, zarobić nie warto, sprzedać nie warto i kupić nie warto, jedno co warto, to ubić się warto. Przypomina się cholera, dziewczyna. No to co, by znowu bez niego i ruch. Ani ona była jedna, jedyna. Ani drugi, niech się będę taki już. Podeprzeć głowę rękami obima. Na siebie patrzeć chyba tak jak obcy nic. No co chodzi, że była, że jej nie ma. I co z tego? No właśnie, że nic. Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto, przysiąc nie warto, uwierzyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto, pieścić nie warto, pobić nie warto, stracić nie warto, zarobić, sprzedać nie warto i kupić nie warto. Jedno co warto, to ubić się warto, ubić się warto, ubić się warto. Wszelką na rynku wygłupić się warto, w dobrej kompanii pobić to warto, czystą kroplami zakropić to warto, wódę do łów ponaleć.
warto, sercem ściśniętym i z duszą otwartą. Upić się, upić się, upić! To jedno, co warto. Starałem się jak mogłem, tak państwo słyszeli te głosy poszczególnych. Głosy poszczególnych. Jednak jest to piosenka, która, proszę państwa, jest ciągle aktualna, prawda? Są takie dni, że chyba tylko upić się warto, ale oczywiście tutaj pomóc może kobieta. I Marian Hemar miał kiedyś pewien dylemat. Mianowicie spotkał pewną Martę i zastanawiał się, czy ta Marta jest grzechu warta. Bardzo to była ciekawa sprawa. Spytał jej męża. Ten stwierdził, że no, trzeba byłoby może tutaj jakiegoś wysłać zwiadowcę albo kogoś, tak? No i proszę państwa, tak powstała piosenka, którą potem śpiewała Maria Kotewska. Nie wiem już kto, bo bardzo dużo piosenkarek pod tytułem Czy pani Marta jest tego warta? Jak ktoś już jest idiota, to próżna robota. Kobieta go omota, ach omota go omota. Stracony duch i ciało, i ciało, i ciało. Sam nie wiesz jak się stało, lecz mnie męczy jedna rzecz. Czy pani Marta jest grzechu warta? Ta myśl warta zabija mnie. Dla mnie Marta zakryta karta. Być może nie, oni byli za zawsze, eterna praca. Czy z Martą nią się opłaca? Rzecz otwarta, bo gdyby Marta nie była warta, byłoby się. Mąż kiedy oprzytomniał, przytomniał, przytomniał, powiedział, że zapomniał. Zapomniał, zapomniał, udzielił jednak rady, by posłać na zwiady takiego, co by zbadał sam i zreferował nam. Czy pani Marta jest grzechu warta? Na myśl uparta zabija mnie, bo dla mnie Marta zakryta karta. Być może warta, być może nie. Świetny prezydent, to proszę zobaczyć, jak inne rzeczy robi prezydent. Ja mam nadzieję, że... Brawo dla pana Pawła, Paweł. Ja mam nadzieję, że tutaj może jakaś Marta się znajdzie, może wstanie Marta, bo ja myślę, że wtedy sprawdzimy, czy jest grzechu warta, czy nie, prezesie, wspólnie tutaj może, co? Przyjrzymy się, może z Jackiem, Jaceczku, może jakąś Martę tu znajdziemy, co? Znajdzie się, znajdzie. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Jeszcze, proszę państwa, taki walczyki właśnie, to można powiedzieć, że rzecz taka, która tutaj no, ma szczególny jakiś kolory, bo proszę państwa, oczywiście tutaj piosenek jeszcze Lwowskich będzie bardzo dużo, natomiast niektóre z tych piosenek są rzeczywiście specjalne. I jak się proszę państwa słucha tych piosenek, to właśnie rozumie się to, co Lwów, czym Lwów jest dla tych, którzy we Lwowie mieszkali, i myślę, że również dla tych, którzy nie mają z Lwowem zbyt wiele wspólnego, tak jak na przykład ja, pewne rzeczy zaczynają być nagle zrozumiałe, tak? Bałakać to słowo, którego się nauczyłem wczoraj, proszę państwa, i bałak to przepraszam, wstyd mi, ale nie wiedziałem, co to jest bałak i dopiero się dowiedziałem teraz. A proszę państwa, to właśnie jest ta słynna gwara lwowska. I troszkę właśnie o tej gwarze będzie Walczyk Lwowski. Muzyka.
poszło ze Lwowa, w tej lasach obeszło się świat. Ale lwów człowiek w sercu zachował, a i zawsze wspomina go rad. Bo u nas we Lwowi wieży fajfla nie było, ale fajno się żyło w nim. Chociaż u nas we Lwowie telewizji nie znali, ale klawo śpiewali, no nie grali, nie. Człowiek gdzie miał swą pracę, w nocy hulał na spacer i z księżycem bałakał, no nie. W całym świecie nie znajdziesz takich nocy i dni, jakie były we Lwowie, no nie. W całym świecie nie znajdziesz takich nocy i dni, jakie były we Lwowie, no nie. Czasem chandra napadnie cię taka, chciałbyś życia tu wprost, a nie róż. Człowiek by chętnie zalął robaka, tu mu dają szampana i już. A u nas we Lwowie wina z gazem nie było, Baczewskiego się piło, no nie. A u nas we Lwowie tych ostrygów nie znali, tylko pręcznik wcinali, no nie. Człowiek szedł do Atlasa, wypił zjadł pierwsza klasa, karmenadel z kosteczką, no nie. U Kozioła prawił, gdy lapel się zabawił, tak po lwowsku serdecznie, no ni. U Kozioła poprawił, gdy lapel się zabawił, tak po lwowsku serdecznie, no ni. Czasem trącisz niechcący Francuza, zaraz z niego wyłazi bonton. Zamiast skląść na wiści buza, to on jeszcze powiada pan no. A u nas we Lwowie elegantów nie było, po bawiarsku się żyło, no ni. A u nas we Lwowie tych fasonów nie znali, tylko w oczy gadali, no ni. Wciąż chodziła te ptakiem, nagła krew z jasnym szlakiem, tak jak nigdzie na świecie, no ni. I ten bałag serdeczny jeszcze w nocy się śni. I ten lwów, szkoda Lwowa, no ni. I ten bałag serdeczny jeszcze w nocy się śni. I ten lwów, oj szkoda Lwowa. Kiedy Marian Hemar znalazł się w Londynie, tam go generał Sikorski ściągnął, żeby tam pracował jeszcze w czasach wojny. Marian został już w Londynie, tam zmarł, tam żył, tam się ożenił, tam prowadził swój teatr. Pracował w Radiu Wolna Europa i już chyba w 50 roku napisał piosenkę pod tytułem Tylko we Lwowie, serce się zdala trudzi, tyle jest miast. Piosenkę, którą zaśpiewamy, to będzie ostatnia piosenka. Myślę, że ta opowieść o Marianie Hemarze tutaj dobiegnie już powoli końca. Będzie za chwilę muzyka. Nie wiem, czy jest przewidziana jeszcze jakaś opowieść, ale chyba będzie muzyka, wydaje mi się, a opowieści pewnie jeszcze jakieś będą ze strony może Jacka tutaj, może jeszcze od kogoś innego. Serce się z dala trudzi, szuka cię w dali znów. To miasto beztroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. To przecież ta piosenka trwa, jeśli kochać się to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji, do śniegu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest miast i tyle jest miast, niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak kochać się, to we Lwowie. Przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy, wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną łzy. Z zielonych drzew płynie ten śpiew, jeśli młody być, to we Lwowie.
zmienić świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak młodym być, to we Lwowie muzyka gra i żal w sercu gra, lata płyną i sręczy się głowa. Już coraz mniej tej bezcennej okazji, do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd i tyle jest miast, wszędzie znajdą cię piosenki tej słowa. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wie. Chcesz znów młodym być, chcesz znów młodym być. Wróć do Lwowa. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy Ci, Patelku, bardzo. Jak ktoś jeszcze był tak uprzejmy i przełączył Pan drugi pasjasz, tak jest. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł Sikora. Z Lonią łączy mnie przyjaźń bardzo zażyła. Pracujemy ze sobą od 10 lat pewnie. Tak, Lonia? Pewnie z 10 lat, może i więcej. To jest człowiek, który uczy mnie języka rosyjskiego, bo kiedyś byłem głupi i nie chciałem się tego języka uczyć. Nauczyłem się tylko Prastity mienia, ja zabył Pietrada. Nie miałem tego zeszytu nigdy. I oczywiście zawsze się usprawiedliwiałem, tylko i to usprawiedliwienie lubiłem. Jeszcze alfabet my już znaję. No i proszę Państwa, teraz jak się okazało, że język obcy, a również rosyjski, jest rzeczą tak wspaniałą, to Lonia tutaj od czasu do czasu właśnie rozmawiamy sobie, ponieważ on świetnie język rosyjski zna, pamięta. No i z tego względu tutaj bardzo, bardzo się lubimy. Pracuje w ubezpieczeniach. Jest wspaniałym człowiekiem, bardzo, bardzo się lubimy. Dzięki bardzo.